7 kwietnia 2010 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii naszej ojczyzny. To jeden z najdramatyczniejszych, wydarzeń w dziejach powojennej Polski. Dzisiaj mija 48 miesięcy od tego tragicznego zdarzenia, od tej wielkiej katastrofy. 48 miesięcy oczekiwania, naszego oczekiwania na prawdę o tym, jak doszło do tej tragedii, jak to się stało, że tak wielu naszych bliskich, naszych przyjaciół, prezydent Rzeczypospolitej poniesie śmierć w tej katastrofie. 10 kwietnia 2010 roku byłem w Lesie Katyńskim i tam razem z przyjaciółmi, z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości oczekiwałem na przybycie głowy naszego państwa, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczekiwaliśmy na ten moment, bo miał być to wyraz naszej czci, hołdu, szacunku dla tych, którzy 70 lat wcześniej ponieśli śmierć, dlatego że nie chcieli ugiąć karku przed sowiecką tyranią, dlatego że nie godzili się na współpracę i kolaborację z Sowietami. Chcieliśmy im w tym dniu, 10 kwietnia, oddać hołd. Pan prezydent Lech Kaczyński miał powiedzieć mocne słowa, bardzo mocne słowa. Miał w swoim wystąpieniu powiedzieć o tym, jak doszło do tej strasznej zbrodni, do mordu tysięcy polskich oficerów, do zamordowania więźniów obozów w Starobielsku, w Ostaszkowie, Kozielsku, do zamordowania ich w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, strzałem w tył głowy. Świat miał usłyszeć prawdę o tej ciągle niewyjaśnionej wielkiej zbrodni na polskim narodzie. Czekaliśmy na prezydenta, który w otoczeniu polskich żołnierzy, duchownych, parlamentarzystów, w otoczeniu polskich biało-czerwonych flag, ale przede wszystkim w otoczeniu dzieci i wnuków tych ofiar, ofiar mordu katyńskiego, miał powiedzieć mocne słowa, miał powiedzieć prawdę o podeptanej godności polskich oficerów, polskich żołnierzy, Polaków, wtedy przed 70 laty. Czekaliśmy na pana prezydenta, ale pan prezydent nie dotarł na miejsce. Pan prezydent i wiele osób towarzyszących mu w tej podróży do Katynia kilkanaście kilometrów dalej poniósł śmierć w wyniku tej strasznej katastrofy. Dzisiaj po 4 latach od tamtego zdarzenia, ciągle przepełnieni smutkiem, goryczą, ciągle żądni prawdy o tym, jak do tego zdarzenia doszło, domagamy się już nie tylko informacji i prawdy o zbrodni katyńskiej, ale również o tym, jak doszło do katastrofy smoleńskiej. Jest jeszcze gorzej. Dzisiaj domagamy się już nie tylko prawdy, ale domagamy się również szacunku dla tych, którzy tę śmierć w katastrofie smoleńskiej ponieśli. Domagamy się, aby przeproszono generała Błasika i jego małżonkę, świętej pamięci generała Błasika. Domagamy się, aby nie szargano nazwiska Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Domagamy się, aby o ofiarach katastrofy smoleńskiej mówiono z szacunkiem i z godnością. Musimy domagać się prawdy, ponieważ ten rząd, ci politycy, Donald Tusk, tej prawdy się boją i nie chcą o niej powiedzieć wprost. Będziemy tej prawdy domagać tak długo, aż usłyszymy, aż świat usłyszy, jak doszło do tej katastrofy. Będziemy domagać się, ponieważ to jest nasza powinność i nasze zobowiązanie wobec tych, którzy tę śmierć ponieśli. Nie godzimy się na polityków, na ich rządy, rządy ludzi tchórzliwych, ludzi o zajęczych sercach, którzy nie mają odwagi powiedzieć światu, jak do tej katastrofy doszło. Którzy zrobią wszystko, aby zatrzeć ślad, aby wykpić, wyszydzić i zniechęcić nas do tego, abyśmy tej prawdy się domagali. Nie ustaniemy, bo taka jest nasza powinność. Jeśli my zapomniemy o nich, Ty, Panie Boże, powinieneś zapomnieć o nas. Dziękuję. Jako kolejną osobę chciałem poprosić o zabranie głosu pana posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.